Cześć, witajcie, siemaneczko, z tej strony Karol z kanału Dla Dżentelmena. Witajcie w kolejnym filmie na kanale. Na początku nie zapomnijcie strzelić subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, strzelić dzwoneczek, bo filmy będą się ukazywać regularnie, będą to 2 filmy tygodniowo, więc warto mieć to na bieżąco. Dobrze, o czym dziś? Troszkę myślę, ciągle myślę na temat, no wiecie, natłoku i, że tak powiem, naładowania naszego polskiego rynku od pewnego czasu markami różnego rodzaju zagranicy. Składy, zapachy, grafiki i tak dalej, i tak dalej. Ale ja postanowiłem wrócić do korzeni. Miałem ten produkt już 4 lata temu bodajże, tak, w 2016 roku. Była to jedna z 3 marek, od której zaczynałem moją przygodę pomadową i wtedy troszkę się nie polubiliśmy. Ale biorąc pod uwagę to, iż przez te 4 lata naprawdę nauczyłem się innych umiejętności, potrafię popracować z tymi produktami i zawsze z któregoś coś jestem w stanie wyciągnąć, postanowiłem wrócić do niego. O czym dziś będziemy rozmawiać? Jest to Layrite Natural Matte Cream. Krem, pomada, matowy czy lekko błyszczący? Trzyma czy nie utrzyma? Zobaczymy. Na te pytania postaram się Wam dzisiaj odpowiedzieć w recenzji produktu Layrite Natural Matte Cream, na którą Was serdecznie zapraszam. Ja mam na imię Karol, a Wy jesteście na kanale Dla Dżentelmena. Natural Matte Cream. Sama nazwa już wskazuje do tego, iż będziemy mieli do czynienia z kremem. Ale czy tak jest do końca? Oczywiście przy konsystencji aplikacji to omówimy. Od czego zawsze zaczynam? Zaczynam od zapachu. Nie będę tutaj przedłużał, ponieważ produkty Layrite pachną klasycznie waniliowo, cream sodowo, że tak powiem. Akurat w produkcie Natural Matte Cream ten zapach jest delikatnie stonowany, a moim zdaniem przy tych klasycznych, czyli Super Shine, Super Hold i OG, one są tak podbite, bardziej chemiczne. Tu ten zapach jest mniej, że tak powiem, intensywny. I tak go czuć, ale ja mam dzisiaj produkt na głowie, bo tak włosy dzisiaj sobie układałem na Layrite Natural Matte Cream i myślę po około godzinie już tego zapachu nie czuć. Także ogólnie rzecz biorąc, klasyczny zapach Layrite Vanilla, nie mocno intensywny na włosach, a troszkę intensywny na dłoni. Stwierdzam, iż ten punkt, nad którym zawsze się skupiam najwięcej, jest moim ulubionym, konsystencja i aplikacja. Tak jak widzicie, produkt po otwarciu sprawia wrażenie zbitej białej substancji, ale już w pierwszym momencie, kiedy włożymy w niego palec, będziemy chcieli go złamać, wydobyć z pudełka, widzimy, iż ten paluszek wchodzi bardzo delikatnie i ten produkt rzeczywiście jest kremowy. Samo zbicie, w momencie, kiedy rozpracujemy go na dłoni, ten cream stanie się rzeczywiście kremem, wręcz bym powiedział, na dłoniach po rozsmarowaniu staje się konsystencji kremu Nivea. Jest bardzo delikatny, bardzo lekko się wyjmuje z opakowania, nie stawia żadnego oporu, najmniejszego, więc z tym nie będziemy mieć problemu, jeśli chodzi o wprowadzanie we włosy. I tu jest zależność od tego, jakie mamy włosy. W całkowicie suche włosy delikatnie ten krem będzie ciągnął, będzie podszarpywał, nie będzie wyrywał włosów, ale będziemy go czuli. W mokre włosy, w delikatnie wilgotne włosy, nie w mokre włosy, przepraszam, będzie wchodził kremowo, gładko, no, że tak powiem, aksamitnie wręcz, jakbym mógł to ująć w ten sposób. Czyli ogólnie rzecz biorąc, konsystencja zbita w pudełku, ale kremowa na dłoni, bez najmniejszego problemu, wyjmujemy i wprowadzamy we włosy, zależy od sposobu, albo w suche, albo wilgotne. Nad chwytem nie będę się tutaj za dużo rozwodził. Producent obiecuje medium hold, czyli ten średni chwyt i tak, takowy jest. Tak jak widzicie, on jest spokojnie plastyczny. Ja go mogę bez problemu przeczesywać. To jest najważniejsze oczywiście. No, jest ta moda na matowe wykończenie i na fryzurę typu bardziej messy, niezaczesane, ale spokojnie możemy tutaj i na grzebień działać, i na palce, czyli ta fryzura może być i messy, i uczesana. Chwyt ogólnie średni, obojętnie, czy to będzie na wilgotne włosy, czy nałożymy produkt na włosy suche. Zawsze ten chwyt będzie według mnie średni. Połysk, czy też mat. No, producent obiecuje nam Natural Matte Cream, tak? Medium Hold Matte Finish i Water Soluble, czyli ten matowe wykończenie. Tak, i znowu dodam, nie ma znaczenia to, jak nałożymy produkt, czy na wilgotne, czy na suche włosy. Mała uwaga, nie przeraźcie się, że tak powiem, iż w pierwszych momentach po zaaplikowaniu Natural Matte Cream będzie ten połysk lekko podbity.
produkt w momencie, kiedy zwiąże się z włosami, nabierze takiego naprawdę naturalnego matu, tak jak sama nazwa mówi, Natural Matte Cream. Także naprawdę nie przejmujecie się, moim zdaniem gdzieś po około 2 godzinach, tak jak widzicie teraz, te włosy są tutaj pod lampami, one się, że tak powiem, naturalnie błyszczą. To jest niski połysk, takie matowe wykończenie. O składzie słów kilka. Prosiliście mnie o to, aby w każdym filmie wymienić, powiedzieć parę słów na temat składu danego produktu. Jeśli chodzi o Lyrite, no sami wiemy, iż to nie jest mega naturalna marka, ale oczywiście produkt jest na bazie wody, ma kilka dodatków wosków i glinkę. Sam skład, powiem, taka średnia półka, no tak jak produkt też jest ze średniej półki. Nie obciąży nam włosów, nie wysuszy nam włosów, nie zauważyłem wypadania, łamania i tak dalej. Co ważne właśnie odnośnie obciążania włosów. Cement clay, czyli drugi produkt od Lyrite, matowy, mocno moim zdaniem obciąża te włosy, czuć ten produkt na włosach. Oczywiście można go przeczesać, ale on jest nadal wyczuwalny. Natural Matte Cream nadaje się bardzo dobrze do cienkich włosów, które nie lubią obciążenia. On nie obciąża aż tak mocno, moim zdaniem o wiele mniej obciąża włosy niżeli cement clay. I tutaj właśnie moim zdaniem tą wojnę, ten pojedynek wewnątrz marki Lyrite przy produktach matowych wygrywa Natural Matte Cream. Chwyt mamy średni, ale on mocno nie obciąża włosów i o wiele łatwiej ten produkt zmywa się z włosów. To myślę, że takie najważniejsze informacje, które będą odróżniały ten produkt od cement clay. Jeśli chodzi o samą zmywalność, tak jak mówiłem, woda, jakie fryzury możemy ułożyć? Czesane i moim zdaniem krótkie, maksymalnie do 15 do 20 cm włosy, ponieważ jednak ten produkt jest lekki i on przy dłuższych włosach może nie wystarczająco trzymać te włosy w ryzach, a tym bardziej jeżeli nie będziemy mieć boków, że tak powiem, lekko zapuszczonych, czyli te włosy nie będą się miały na czym oprzeć. Bardziej przy dłuższych włosach preferowałbym cement, ale oczywiście to jest wszystko zależne od tego, jak produkt przypasuje się do włosów. Ja zawsze oddaję te recenzje po testach na moich włosach, tak? U każdego może się to zachowywać inaczej, więc też bądźcie wyrozumiali. No cóż, szybko, nie szybko przebrnęliśmy przez tą recenzję. Ja moim zdaniem ten produkt jest kolejnym produktem, który można sobie wybrać spośród różnych, które są na sklepie www.dlagentlemana.pl, matowych do przeczesania ręką. Oczywiście możemy go ułożyć dłonią, przeczesać dłonią bez problemu, wtedy taką elegancką teksturę włosa uzyskamy, jak widzicie, a możemy go zaczesać grzebieniem i też fryzura będzie bardziej taka office, bardziej oficjalna, no i będziemy mieć się wtedy czy jakiegoś slicka, czy side parta. Cóż, mogę więcej powiedzieć. Wiecie, że ja staram się Wam najważniejsze informacje zawsze wywrzeć w tych filmach, abyście byli dobrze kierowani, abyście byli wprowadzeni w produkty do włosów troszkę inaczej, niż do tej pory przywykliście. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Ja mam na imię Karol. Wy jesteście na kanale Dla Gentlemana. Nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji, strzelić dzwoneczek. Jeśli Wam się podobało, łapka w górę. I no co, zostańcie z nami. Filmu będzie coraz więcej i będą systematycznie się ukazywały. Na razie. Cześć. Pa!